Okazać się jednym z ojców sukcesu drużyny rzeszowskiej, choć dopiero nawet jeszcze nie jesteśmy na półmetku tej inauguracyjnej rywalizacji rzeszowsko-gorzowskiej. Przed nami ósmy wyścig dnia, 23 punkty po stronie zespołu Dariusza Śledzia, 18 w dorobku ekipy prowadzonej do boju przez Czesława Czernickiego. No i teraz wydaje się, że znów będziemy mieli wielkie emocje. Znów pojedynek mistrzów świata. W pasku czerwonym trzykrotny aktualny brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata Jason Kramp, obecnie PGE Marma Rzeszów, a najdalej od niego, na czwartym polu startowym, tuż pod bandą rzeszowskiego toru, Niki Pedersen, Caleb Stalgorzu Wielkopolski, jeszcze nie tak dawno noszony tutaj w Rzeszowie na rękach. A pośrodkówka z kubiałym reprezentujący Caleb Stal, Słoweniec Matej Żagar, no i młodziutki 19-letni Łukasz Kret w kasku niebieskim, no, który po raz pierwszy w życiu staje w tak doborowym towarzystwie. To tak jak wystawić tego juniora, no powiedzmy, do jednego z wyścigów cyklu Grand Prix, choć w nie tak odległych czasach finał Kramp, Żagar, Pedersen nie byłby żadnym zaskoczeniem. Łukasz Kret, czy wyciągnie z tej lekcji właściwe wnioski? A może spróbuje pomieszać szyki faworytom? Kramp, Żagar, Kret i Pedersen. Ósmy wyścig dnia w meczu PGE Marma Rzeszów. Caleb Stalgorzu są poczęty. Idealnie w moment zwolnienia taśmy wystrzelił się Jason Kramp. Za jego plecami próbował znaleźć się natychmiast Niki Pedersen, znalazł się, ale jednak ze sporą stratą. Trzeci Matej Żagar, zamyka stawkę Łukasz Kret, no ale z takimi atomowymi startami Jason Kramp może być już do końca zawodów nie do doścignięcia, bowiem wyraźnie wygrał ten moment startowy z Nikim Pedersenem. No może nie była to jakaś taka ogromna przewaga jak w poprzednim starcie Australijczyka, no ale to, o czym Krzysztof mówił, ta droga dojazdu do pierwszego łuku z czwartego pola na rzeszowskim torze jest naprawdę bardzo długa i to sporo tych metrów trzeba przejechać, by ewentualnie zagrozić temu zawodnikowi, który wygrywa start z pierwszego pola. Na drugiej, trzeciej pozycji zawodnicy Caleb Stal, bardzo blisko siebie jadący Matej Żagar i Niki Pedersen, daleko z tyłu oglądający plecy tylko tej wspaniałej trójki zawodników Łukasz Kret. No i nie mamy już zawodnika niepokonanego dziś w tym meczu na rzeszowskim torze, bowiem Niki Pedersen także przełknął gorycz porażki w wyścigu numer 8. Wygrywa Jason Kramp, dla niego 3 punkty, a że bez punktu Łukasz Kret, to mamy wyścig remisowy. To trzeci remis w tym spotkaniu i nadal 5 punktów przewagi Rzeszowie. Ten układ, który widzimy, był do przewidzenia, że to ci dwaj, którzy stoją na drugim i trzecim polu startowym, zostaną po prostu zamknięci przez Krampa i Pedersena, i tak mi się wydawało, że wyścig będzie trwał do momentu tego, który pierwszy dopadnie pierwszy łuk. Czy Kramp, czy Pedersen zdąży zamknąć Krampa, czy nie zdąży. Kramp po prostu wykorzystał to pierwsze pole startowe. Widać wyraźnie, że jeśli stoi na tych dobrych polach startowych, to te jego starty są po prostu idealne. Niewiele Nikimu Pedersenowi brakowało, aby być w kontakcie na tym wejściu w pierwszy łuk z Krampem. Próbował wypuścić Krampa lekko do przodu i przeciąć na samym wejściu w łuk swoją linię toru jazdy do wewnątrz, ale tam złapał jakby większą przyczepność. Podniósł jego przednie koło minimalnie do przodu i wysunął się tam, gdzie nie chciał tak naprawdę, i wtedy już wszystko było przesądzone, wtedy już na tym pierwszym łuku nie mógł dogonić Krampa, nie mógł się do niego zbliżyć, a później już tylko tracił i wspólnie z Żagarem, parą można powiedzieć, podążyli po 3 punkty. Nadal 5 punktów przewagi gospodarzy i to jest takie 5 punktów bardzo bezpieczne, bowiem gorzowianie nie mogą skorzystać z rezerwy taktycznej. Przypominam, że rezerwa taktyczna dopiero wtedy, kiedy ta przewaga w drużynie przeciwnej wynosi 6 lub więcej punktów, wynosi 5, więc to jest sporo, bo nie można tego robić w jednym wyścigu.
Gdyby były 4, można wygrać 5-1 i mamy za chwilę remis. A tutaj ciągle jest to ten jeden punkt stracony, gdy dwóch gorzowian nie startowało w trzeciej powtórce, nie mogło już wystartować w trzeciej powtórce inauguracyjnego wyścigu. Więc ten kuriozalny wyścig inauguracyjny, bieg numer 1, może być tutaj kluczowy jednak dla rywalizacji rzeszowsko-gorzowskiej. Widzieli Państwo skład wyścigu 9 od krawężnika Nils Christian Iversen, Caleb Stahl, Gorzów, który w dzisiejszym spotkaniu na pewno nie zawodzi swoich pracodawców w 4 startach. Obok niego Matej Ferian, Kaskuszki, Marma Rzeszów, w kasku żółtym, Hans Andersen, Caleb Stahl, stawki zapełnia Harris, pogromca Tomasza Goloba. Harris dobrze z tego 4 pola, ale jeszcze lepiej z pierwszego w kasku białym Nils Christian Iversen. Gdzieś tam szeroko wyniósł się Iversen, ale nie wykorzystali tego rzeszowianie, a więc ani Harris, który ten moment startowy miał naprawdę kapitalny. No i także Matej Ferian, który zupełnie niespodziewanie, aczkolwiek zasłużenie po dobrym przejechaniu tych pierwszych metrów pierwszego łuku, znalazł się tuż obok Chrisa Harrisa. Stawkę zamyka Hans Andersen, no i na pewno przynajmniej w tej chwili nie mogą być zadowoleni z jego postawy sternicy i włodarze klubu z Gorzowa Wielkopolskiego, a tym bardziej kibice, no bo dziś tutaj Hans Andersen, no jeśli marzył o tym, że chce odbudować formę w Gorzowie Wielkopolskim, to przynajmniej w inauguracyjnym wyścigu tego nie zrobi. Coraz bliżej Iversena, Harris, czy przypuści jeszcze atak na ostatnim łuku tego 4 okrążenia? Iversen szerzej przy krawężniku, Harris, czy Iversen? Jednak Nils Christian Iversen. To, o czym Krzysztof mówiłeś, te długie proste w Rzeszowie, chyba to zdecydowało, że z wyjścia z łuku szeroko właśnie nabierający prędkości Iversen obronił to prowadzenie i zwycięstwo w wyścigu numer 9. A więc nie ma tutaj mądrych i niepokonanych na rzeszowskim torze, bo teraz Harris musiał przełknąć gorycz porażki. Zwycięża Iversen przed Harrisem, Ferianem i Andersenem. Ten wyścig kończy się tylko w 3. Iversen tak jakby troszkę pod publiczkę tutaj jechał na prowadzeniu. Wyjeżdżał bardzo szeroko z poszczególnych łuków, bodajże już od drugiego okrążenia. Do tej pory ta ścieżka była mało korzystna, ale widać, że powoli gdzieś się wyrównuje przyczepność po zewnętrznej części toru w stosunku